Siemano, wędkarze Jedi. Jak widzicie, już rozwinięci. Tych dwóch nie znam. Nie wiem, co oni tu robią. Pytali się, że 10 metrów to jest u nich 5,5 i przysiedli się. W ogóle kto ci dał kamerę? Tam se wziąłem. Nie moja wina, że mam złamaną metrówkę. Mów coś, bo ja nie umiem mówić. Do kamery. Siemano, wędkarze Jedi. Ja mówię za kamerą. Przyjechaliśmy sobie. Kto mówi? Ty mówisz? Ja się już przywitałem. Komora maszyny losującej została zwolniona? Jechaliśmy sobie na ryby, plany były inne, mieliśmy jechać na komercję, tutaj niedaleko na noc, ale jest strasznie dużo sprzecznych informacji. Niektórzy twierdzą, że są duże ryby, 10-14 kilo, niektórzy, że 2-3, niektórzy, że w ogóle tam mało bierze, a niektórzy, że łowią po 60, jak pojadą. I przyjechaliśmy sobie na taką parkową wodę do Eindhoven, łowimy w centrum miasta. Ja mam dziś karpiówkę i feder i właśnie sobie rozrabiam pelety, nietypowo jak na mnie, bo dzisiaj postanowiłem pójść na słodko. A, i pokażę wam coś, robiłem sobie ostatnio te. A się rozgadał, co? Porządki w garażu, ale zobacz, i mówię, wytypuję sobie torbę. Miał wziąć garaż tu, ale... Z takimi przynętami, które najlepiej mi się łowią, najlepiej sprawdzają. I zobacz, jest 13 opakowań, z czego 10 to są ringersy. Wiesz, to wszystko, co ładnie wygląda, to nie łowi? Ale nie, ja na to łowię właśnie, to mi daje najwięcej ryb. Plus się znalazły dwa marosy, masła. I cytrusy ze stiki. Dobra, ciekawe. Masło masz? Nic, od razu mówię, że nic od Ringersa nie dostajemy, to po prostu są przynęty, na które najwięcej powiem. Masło masz, widzę, cytrusy masz, a papier wziąłeś? Albo ręcznik i mydło? Mam reklamówkę foliową. Żeby moją głowę uciąć i wrzucić do wody. Tak, i spróbuję ci powiedzieć na słodką metodą, inaczej niż zwykle, bez mączek, bez żadnych śmierdziuchów. Ja standardowo. Zobaczmy. Jak zwykle, jesteśmy w trakcie łowienia, a ja nie wiem, jak dołowił. Tak, i będę właśnie rozrabiał, jeśli ktoś łowi na te stalomaksy pelety, to pewnie wie, że trzeba mega uważać z wodą. Bardzo łatwo jest je przemoczyć i zrobić z tego glut. Najlepiej jest to robić z pryskiwaczem, którego ja dziś zapomniałem. A kto jeszcze tego nie używał, no to będzie wiedział, żeby nie zrobić takiego błędu jak. Tak, bo po prostu nie jest... Skorupa taka, normalnie zbity ten. On jest mega aromatyczny, klejący, tak. Fajny. Ja go na przykład używam w ten sposób, że go namaczam fez, on się bryła robi, później go rozbijam i dodaję do takiej praktycznie suchej zanęty, że ten pelet do tą suchą zanętę, tak. I to tak, powiem ci, pracuje, chociaż nie powinno aż tak na niby większą rybę, ale... Na początku jak zrobiłem sobie to pierwszy raz, to zarzuciłem i wyciągnąłem pełny podajnik towarów. Tak, no. Nic się nie obsypało. To tak jest właśnie, jak zrobisz właśnie za dużo wody, uciśniesz za mocno. Monster Fruit dziś i marcepa. Monster Fruit to chyba taki flagowy produkt. Salomaxa, nie? Nie. Tak z tego co patrzyłem na internecie, po prostu bardzo jest reklamowany. No dobra, zobaczymy, co wyniknie. Nie, Luke, zmieszaj, nie? Pomieszasz dla mnie? Może być, nie, no to zrobię więcej, zrobię więcej. Tak ty nie złowisz, to zwarę na ciebie. Dobra. O, salut. Siemano, wędkarze Jedi. Na co tu biorą? Ktoś zostawił popa. Na co tu biorą? Sprzątniemy. Wierzę, że to kukurydziana będzie. Tak, sprzątniemy po tych ludziach, jak naświecili. Natomiast Michał tutaj mówił, na co będzie łowił. Ja łowię jak zwykle po amatorsku. Co tam mam pod ręką, to zakładam i czekam. Jak nie wierzę, to zakładam inne. Ej, co tam szukasz? Natomiast Michał tutaj stwierdził, że używa jakiegoś monstera. Zwykle na łowisku to ja jestem monsterem, ja nie muszę się spuszczać, nie mam ciśnienia, luźno, tak jak Państwo widzą, nawet na tej pierwszej wędce na federze żyłka jest luźna. Mam jednego federa, jedną karpiową, rzuciłem na chleb, bo tak jak mówimy, jest to woda parkowa, dokarmia się notorycznie kaczki, te ryby są przyzwyczajone do chleba, rzuciłem na początku na chleb, drugą kulkę na słodko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak wyniknie, to się będę tego trzymał, a jak nie wyniknie, to tak jak mówię, w trakcie łowienia będę próbował raczej na słodko. Mam czosnek, mam ścisłe masło jak zawsze, natomiast zaczynam od słodkich kulek. Tyle. No, a ja podobnie, nie? I zobaczymy, co z tego będzie. Nie, ogólnie z tego, co możemy powiedzieć, co wiadomo, nie chwalę się. Wczoraj udało się na chleb złapać takego 9,7 kg. Karpika, więc mamy nadzieję na wieczorne też łowienie na chlebek, że coś odpali. Na razie woda jest spokojna, nie widać, żeby jakoś coś zbierało aż tak jak wczoraj. Z informacji, które mamy od wędkarza tutaj, no to padło dzisiejszej nocy 12 karpi, największy 17 kg, więc mamy 6 wędek.
6 wędek, no i no nie wiem, ja myślę, że będę co parę godzin zmieniał, jeżeli nie będzie żadnych efektów, bo jeżeli ktoś łowi 12 ryb jednej nocy, to myślę, nie ma jednej co kulki trzymać przez całą noc, więc ja będę dzisiaj eksperymentował, a ci dwa jak zwykle będą łowić, a ja będę może nagrywał, może się nauczę w końcu nagrywać. Na pewno się nauczysz zarzucać przy mnie, pokażę ci. Dobra, bo za długo i będzie później. Patrz jaki nudziarz, mówi za długo. Skończyło mu się, pierwszy nagadał się na początku, zajął 8 minut, resztę 2 minuty we dwóch, popatrz, cwaniak. Dzisiaj mu tniemy żyłkę. Przyszliśmy z góry popatrzeć, czy nie widać gdzieś jakiś karpi pod powierzchnią wody. Karpi nie widać, ale za to zobaczcie co tu jest. Żółwik. Nawiało tutaj wróg syfu i gdzieś się tutaj kurwa mu spodobało. Zobaczcie w ogóle ile tych żółwi tu jest. Jesteśmy w centrum miasta. Tam kolejne dwa się wygrzewają w słońcu. Zobaczcie, z tamtej strony byliśmy popatrzeć, było pełno żółwi. Tutaj nas zaczynają atakować króliki. Widzisz go tam? Jest bardzo dużo takich dzikich królików w Holandii, zwłaszcza rankiem jak się jedzie do pracy, uciekają. Z drogi, po rowach, po łąkach widać jak biegają. O, i gdzieś czmychnę. Robek, goń króliczka, co ty jak ginekologa, że się rozłożył? Biwak, kolego. Śmierdziuszki, te sprawy. Ty włóż do wody, może te ryby przypłyną same na brzeg, wyskoczą. Ale patrz. Jakby nie patrzył, fotel elektrostatyka. Popatrz. Gabinet jak ta lala. Dobra, ale ty masz piętę nieprzyszorowaną. Elektrostatyk Supra, polecam. A to ty się widzisz tak bardziej w tej roli na spodzie? Nie no, tylko pokazuję jak można się nieść. Patrz jak walczy, jak idzie. Jest pierwsza ryba urobka. Porządnie. Ty tamtemu gościowi za plecami to chyba coś jest, usiadł i pierdzieli coś do siebie. On... O kurwa, myślałem, że strzelać. On rapuje. A, rapuje? Co to? Idzie. Co to jest? Co ty, że jest zła? Co to jest? Kraśka. Nie rozumiem o co chodzi. Lesz, ale jakiś... On był chyba coś zaplątany, mi się wydaje, że coś odpadło od niego, jakieś... Też mi się tak wydaje, bo widziałeś jak szedł fest? No. Dobra, odczepiam go w wodzie. Odczep go w wodzie, niech sobie idzie prać. Ale żeś ten, pytałeś się na co miałeś branie? I żeś założył na to samo? Nie. No jak nie, żółta czekolada? No co ty? A co to jest? Aha, chciałbyś teraz wiedzieć, cwaniaczek, kto prowadzisz w duchu, do huty wtapałem, no jesteś? To jest kolego Pinapple z Maro... no. Zaraz ja będę sobie pokurwa razem z nim. Fajnie by było. Chodź tu, chodź tu. Ale pijawki ma na sobie. Pięknie, wargę się wpiął. No taki nieco duży. Nie. Kilówka. Tak. Porządnie. Haczyk 12, mam gotowe te z góry przypony. Jak założysz 10 dumbbellsa, dumbbells, wafters. Waftersa to jest tak wyporny, że podnosi ten. Aha. Cały haczyk. Nie wiem, ja tam gdzieś zakładam, te ananasy. Albo szóstkę. Ananasy. Popatrz. Za bardzo nie wierzę. Nie no, to ja wszystko na to tutaj. Najwięcej tu, 8-10. Ósemki. Właśnie fajne są te z Marosa, że w jednym pudełeczku masz... Dwa rozmiary, no. Nie, ósemka naprawdę do haczyka, dwunastki, dziesiątki jest ok. Powyżej 8 mm 10 wyrzuca do góry, więc... A. Są brania, obcierki, te brzuchy, brzuchem za tego... podpinają się, ale... Okej. Okay. Nie biorą do paszczy. Wchodzi. No i mamy pierwszą rybę u Michała. Co?
No trochę większy niż ten twój. Słoneczko. Ale ładnie wziął, wie? No taki ciemny. Nie, ma auto, ale na nie będę. Za jaki jest ten? Ostry, nie? Mhm. To nie jest ostry, ciemny taki bardzo, wiesz? No samiec. Samiczki nie mają tarki. A wiadomo? Wiadomo. Samiec ma wysypkę i tarkę. Spokój. No tak, trochę większy. Mhm. Ale ewidentnie coś się zaczęło dziać, bo kiedyś też miałem. I popłynął, a nie tak jak ty, że od razu zabity. Moje jak mnie widzą, czyli jak widzą monstera, to od razu im ciśnienie spada. I wiadomo, ale przyszedł. Kolejna ryba u Roberta. Brzyda strasznie. Ryba, no brzydki deszcz. Proszę, do okazania. Ale gruby. Co tam za żar? To samo co wtedy ananas. Pole wysadzone krostami, pięknie. Tak. No mają tarło. Ma wysypkę tak, no, leszczową. Te leszcze stąd fajnie, bo one walczą trochę. Naprawdę idą bardzo topornie, nie? Także no, nie brudzimy podbieraka, bo to... Szkoda. Szkoda, będzie nam waliło na brzeg. Tylko śmierci. No i odpływ. Odup, dank, duj, duj, toj, toj. No i mamy pierwszą rybę. Tak, tylko co się zrobiło ciemno, która jest... To co mówiłem, nie? To no, tak jak wciążkowo. Na skórę próbowaliśmy, ale cwaniaki jadły tylko te skóry. Pięknie pobierały, tak. Które nam spadły z haczyka. A teraz jest skarbik. Tak. Czy będzie wiadro na głowę, czy nie? O, to jest pytanie. Ale idzie. Ale co było? Frutella była z... Na grubo tam jest, tak? Cytrusem. Tak, 18 frutelka i 12 cytrus. Czyli słodko. No pięknie. Worek się rozwiązał. Jak placek, mówiłem. A, jeszcze bo popsikałem tym fruit warwick z tego. A. Nie pamiętam. Potet film chyba. Potet film chyba, taki aerozol. Ja. A przecież wiem, żeśmy gadali. Zobaczysz, godzina 10, zejdą do dna, ale zresztą się brali. Ale zjechał. Zmieniałem sobie skarpetki akurat. Jestem... Czekaj, bo buty są się poprawić. No to mamy drugą rybkę. Niesamowite, nie? Jak ojciec z synem idą równo. Ale też ładna szpola. To... Ale masz karpia czy leszcza? Leszcza. Wiem do czego se mnie wzięli tu dzisiaj. Jako tripod do kamery. Nie. Możesz ustawić. Ale nie, mówię, że ja działam dzisiaj jako tripod do kamery. A gdzie jest duży podbierak? Tam wiesz co? Pod pokrowcem. To ta ryba robi. Stoję z nią jeszcze dłuższą chwilę. Już była przy podbieraku. Tak, to teraz pod brzegiem zaczął jeździć. Odwiedziła robka wędki, odwiedziła środek stawu, była po lewej stronie, była pod brzegiem i przychodzi tu do wierzchu pod brzegiem i ciągnie do przodu. Teraz w lewo znowu odbija. Myślę, że będzie dyszka znowu. Tak, myślę, że tak. Wczoraj moja dyszka, tak powiem ci, już byłaby 5 razy na brzegu. Tak? No. Może ma więcej. Oby. No ciężki jest, bo go czułem tu przy brzegu, że naprawdę jest ciężki. Daj ruch. Jeszcze w miarę. Się pokażę. Już ciemno, ale jeszcze Adam jeszcze. Dziuba. Za. Pięknie, flauta na wodzie. Zaraz odjedzie znowu. To nie jest chyba taki duży. To za brzuch zapięty? Nie, jest ładny. Jest ładny. Dobra, możesz włączyć? Tak, już nagrywa się, panie. Już go widziałem, że tu się podkładał. Już włączyłem. O, zobaczył. Ty czekaj, bo bije w brzeg teraz. Tak, może nie podbierak właśnie, żeby nie. Dobra, ładnie. Ale już myślę, że bliżej końca. No. Polu.
Miałem się iść przebrać, no musiałeś, nie? Mówię, przebiorę się za widna. Wiesz, jak mnie załatwił, że bez skarpetek byłem? Mógłbyś tam iść, nie, ja bym to zaciął. O, chodzą tam, gdzie nęciłem. No. Wyżarty na tym holenderskim chlebie. Panie, bo na jedną rybę to będzie jedna karta. Zaraz będę musiał jechać do domu. To za stop. Zaraz się będę jechać, będę musiał do domu i nagrywać coś ten. Naładować coś. Nie no, to dobra, pokażemy wam go, jak będziesz pod bieraku. Nie, chciałbym go. Nie no, ładny jest. No chociaż, nie wiem. Już jest nasz. Już jest nasz. O, złapał powietrza konkretnie. Czuję lustro, pójdzie, uważaj. No. O, ja filmuję, patrzę na rybę i filmuję w czarną wodę. Jest. Jest nasz. Jest nasz. Ciekawe ile ma, bo nie wiem czy on jest, czy będzie miał 10 kg. Uważaj na wędkę. Ale ładnie jest. Kurde, mam wędkę. Mordę marzę, ja. Frutelka. Jabłko by zerzał. Macintosha to na raz. Frutelka z cytrusem. Ale obżarty jest! Ale jest nakakowany. No nie. Zobacz. Dlatego jak, tak biorą, ej. Jaka ryba, człowieku. Ona dycha. Wiadro szykuj ty. Nie no, ma. Nie będę go lał. 12,5. Nie będę go na noc polewał. 12,5. Wyłącz latarkę, Michał. Czekaj. Weź mi ją, zdejmij. Zobacz, jaki kur... Zobacz, jaki on jest. Gruby. Mówiłem, że ciężko mam na kiju, co? Bukała dwa. Ach, rację, kurwa. Czekaj, zrób na pauzę na kiju. Kot, łap za uchwyt, nie? No. Nie łap za wagę. Nie łap za wagę, bo będzie za błędny odczyt. O tak. 11. Puść plastik. I pół. Puść plastik. Ile pokazuje? 11,300. 11. Nie czuj się, majster. Dobra, 11,300, no. 11,300. Ale przesilny był. No, nawojował, nie ma co. Piękna jedenastka, nie? No. Ale no, poczekaj, ładnie. Trzymaj go, to ja wam ogram go z góry i zobaczycie jego perspektywę z góry, jak on wygląda, nie? O, z góry aż tak, nie no, widać jak mu, o. Jak wygląda, jakby piłkę połknął. Nie no, ten brzuch między twoimi rękami to jest, człowieku, nie do podrobienia, nie? Wygląda jakby, mówiłem ci, kurwa, kurczaczki, mówiłem ci, krój arbuza, nie połykaj w całości. Dobra. Widzisz, zachciało ci jeść po 20? Niezdrowo. O, widzę, że moją dietę ma. Tu widać teraz pięknie, tak. No. No jak arbuza połknął, odkryjcie. Bambarywka. Dobra, poszło. I ładujemy gościa, który dał emocji. Piękny, naprawdę silna, przepiękny. Silna, zdrowa, wypasiona ryba. Ale ciepła woda jest w ogóle. No, dlatego one tak żrą, nie? Pierwszy dzisiejszej nocy, dziś wieczora. To będzie pasjedni. Dopiero po dziesiątej. Ten. Ja się zmęczyłem i on się zmęczył, zobacz. Piękne, przepiękne. A
tylko oddycha. Oddycha, będzie żył tylko. Mi się ciężko oddycha, to nie ma się co dziwić jemu. Pójdzie. Oczywiście, że pójdzie. Pa, pa. Pięknie pomachał. Porządnie. To nie jest ostatni. Elegancko. Pokaż oświetleniowca. Się robiło w zamku 4 lata. Ty, jak kieruję na księżyc, ty. Dobra. I o poranku Robertowi się udało zaciąć rybę po cichutku. Nawet się nic nie przyznał. Ale idziemy do niego. Drapieżny leszcz. Chce go odpiąć, a leszcz go chce ugryźć w palec. Na siebie, a ten jest ładny. Ładny. Może podbierać dać? Nie. No nie. Ładny leszczyk, duży. Czysty w miarę. Ten ma 2,5-3 kilo. No. Czego już też pójdzie do wody, wypuszczają wszystko. Takie patelniaki. I lub? No, powiesz coś? Cieszysz się? No nie, mógłby to być karm 10+, ale... ale na poranną rozgrzewkę dobre i to. Od czegoś trzeba zacząć. No, proste, nie? Obudził się mój syn. Przetarł oczy i złowił rybę. A ty mi o, urwałeś spławik tam jest, to całą moc mętną. Spławik urwałem, potem wykadruję. 2 brania miałem na niego, to mi urwałeś. Odkupić. Tak, no takiego już nie dostanę. Od swojej wędki odmontuję, a ci dam. O. Dać ci podbierać? No. Co? Lin. Na co cię wziął? No masz. Nagrywasz cały czas? A podładowało coś tą baterię na tym powerbanku? Ja się nie znam. Panie, miałem zarąbiste, co? Pod szlakiem. No. Nie dużo, ale w sumie chyba pierwszy mój w tym roku lin? Tak, nie miałem jeszcze. 40. Ładnie go pokaż. No. Fajnie, idę. Co, nie umie? Porządnie z rana się tak obudzi. Jest kolejny lin. Okazuje się, że masło bardzo skutkuje w tej wodzie na lina. No i zobaczcie, daje ten słodki pelet, marcepan i monster słod. I w to kisłe masło i taki śmierdziuk ze słodkim aromatycznym paletem daje radę. O kurczę. Jeszcze poszedł? No, zobacz. No jest sporo większy od tego pierwszego. No, dużo większy niż ten pierwszy.
Morchy. 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 O, będzie się był złap. O, będzie zaatakowały psa. Pies nie boi się wcale. To jest taki fajowy. Co? No szliście, takie to są fajne, ale nie? Ty go pochylasz go na mnie, pochylaj go na siebie. Wtedy go widać. Bardzo ciemno. No i bardzo ciemno ubarwione. Ale bardzo, bardzo ciemno tak, ubarwione. Fajnie, i liny, no. I leszcze z tej wody są bardzo ciemne. Bardzo ciemny mają kolor. Miesz mi podziękował, patrz. Ochlapał cię? Porządnie. Coś za coś. I Robek też rybę złapał. Nie wiem, czy was to będzie ciekawiło. Już drugą. Tak. Dzisiaj. Tak. Kto widział? Jarek. Pierwszą. Jarek, łowca radarów. Dawaj, Cioku, co tu się tak pieścisz? Ty, bo może to karp. Zbliżenie. Tak, karp? Może trzy. Weź, koleżka, że znowu złapał. No ale taki fajniusi. No ale nie zmienia to faktu, że to leż. Jaki by nie był. I kończymy dziś tą nierówną rewie mody walkę. Posiedzieliśmy, w sumie siedzieliśmy ile? 20 godzin? Nie, każ mi teraz liczyć, panie. No troszkę, nie? 20 godzin, padł fajny karpik, co widzieliście. Zaczęliśmy o 4, tu byliśmy o 4, przyjechaliśmy, zanim się rozwinęliśmy, zanim co? Jest no godzina. Przyjmijmy, że 20 godzin, południe mamy. Tak, jest po 11. I Oda pojechał już jakąś godzinę temu. My postanowiliśmy jeszcze trochę popróbować, ale nic specjalnego w tym czasie nie było. Miało się dziać, miało być grubo. Okazało się, że był jeden gruby karpik. No, no ale co, i branie fajne, ładnie walczył. Ale co fajnie zauważyliśmy, Robek łowił standardowymi naszymi przynętami, tam typowy Method Mix z mikrosem. I łowił leszcze. Ja leszcza miałem jednego, ale za to miałem dwa liny przy bardzo słodkim, aromatycznym pelecie i przy tym skisłe masło. Gdzie przynęta była ta sama, ja miałem skisłe masło, ty miałeś skisłe masło, ale za to w podajniku ty miałeś na słodko. Bardzo słodko, tak. Ze Stalomaxa. Marcepan i Monster Fruit. Tak, a ja miałem zwykły Match Method Mix jasny no powiedzmy z mikrosem, z peletem, tak. Gdzie sam mikrosem. I ja miałem leszcze, same leszcze. Ty miałeś dwa ja liny, miałem jednego leszcza i dwa liny. Słodka. Tak, słodka, plus na spławik jakieś dwa nieśmiałe brania w nocy i to. Poczekaj, to nad ranem ja też miałem dwa. To jakie konkretne. A to jak ja spałem. Wątkę, no. A później Joda miał branie. Tylko że to jaskółki. Na dzień się łapał. Poszedł spławik. Dobra, kończymy, nie zanudzamy na koniec. Zapraszamy wszystkich na naszą grupę. Brakuje jeszcze tylko 30 osób. Sto jak na łeb, zmęczony jestem, pa. Brakuje 30 osób i będzie nas na grupie już 1000. Bardzo fajnie nam się wszystko to rozwija, idzie do przodu. O, właśnie przyszła wiadomość, chyba ktoś dołączył do grupy. To właśnie możesz być ty, więc pośpiesz się. Dajcie na łapkę, bo to naprawdę mobilizuje. Suba, kto jeszcze nie subskrybuje. Tak, bo widzimy po ostatnich filmach, że oglądalność naprawdę poszła mega w górę. Tak. Tylko te suby muszą się zgadzać. Dużo więcej osób na nas ogląda niż subskrybuje. To nic nie kosztuje. Dajcie łapkę, suba. Dziękujemy, że byliście do końca. No i do następnego. Widzimy się za tydzień. Jo, jo. Pa. Ale ogólnie jak oglądasz pornosa, to się widzisz bardziej w roli tej dziewczynki czy chłopca? Ja pornosy oglądam od tyłu. To ze szczęśliwym zakończeniem. Jeżeli długo początki są najlepsze. Jeżeli długo i szczęśliwie.